Także kłaniam się, witam was umiłowani moi na kolejnym motovlogu. Dzisiejszy motovlog znowu ze słonecznej Kotliny Kłodzkiej. Co prawda słońce nie jest tak mocne jak było wczoraj, ale jednakże jest ono. Jest ono dzisiaj niedziela. A z tego powodu, że wolne mam w tą niedzielę, moja żona też ma wolne, chociaż dziś niedziela pracująca generalnie, ale dzięki temu chcemy wykorzystać ten czas właśnie na zwiedzanie. Na zwiedzanie dla siebie i dla was, dlatego dzisiaj chcieliśmy wam pokazać jedną taką ciekawą rzecz, o której mało kto wie, mało kto tam zagląda. Generalnie miejsce, które tak naprawdę zostało zapomniane przez chyba nawet przez właścicieli, tak mi się wydaje. Dlatego jest w takim stanie, a jakim innym, w takim stanie, w jakim jest, czyli po prostu jako pomału zamieniającym się w ruinę. Więc jedziemy do pewnego miejsca, który jest niedaleko w sumie mnie. Jesteśmy w Szalejowie Górnym? Chyba tak. Teraz będziemy jechali w stronę Szalejowa Dolnego. I pomalutko jedziemy wzdłuż rzeki. No, nie wiedziałem, że to się dwie rzeczki łączą. Aha, to jest ta. Widzimy, jak wszędzie występuje permanentna wycinka drzew. Ostatnim razem, jak tu jechałem, to jeszcze tak prace właśnie nie były wykonywane, a teraz to rzeczywiście takie prześwity się robią. Z jednej strony to spowoduje, że tu będzie większe nasłonecznienie, ale gdzie ci ludzie się będą chować przed tymi upałami? Chyba w domach air condition włączą i tyle. Także pomalutko jedziemy. A rzeka Bystrzyca Dusznicka, bo cały czas mi chodziło, jak się to chyba zapomniałem, bo tam się łączyła z dwoma strumykami, znaczy z jednym strumykiem i zapomniałem, ona wpada do Nysy. Rzeka, która tam właśnie wylała i teraz jest spokojna, płynie sobie spokojnie, a niestety 20 lat temu pokazała ząbki. Pierwszeństwa, ale wolę zajrzeć. Także dziś ostatni dzień tak naprawdę marca. Więc żegnamy się już z tym miesiącem, który nas w sumie jako miesiąc przedwiosenny tak nie rozpieszczał, bo tych dni do jazdy było bardzo mało, bo generalnie miałem w sumie takie 5 wyjazdów. Udało mi się zrobić 600 km. No może dzisiaj troszeczkę podciągnę, może dzisiaj tych kilometrów dociągnę do 800. Bo tak planuję sobie tą stówkę, może dwie zrobić. Drugie też trochę czasu nie było, bo były inne sprawy do załatwiania.
Więc to też powodowało to, że tego czasu na motocyklu spędziłem mało. Też było tutaj takim ograniczeniem moim zorganizowanie sobie pierwszego przeglądu, bo wiadomo, że no już miałem najechany 1000, więc musiałem sobie zaraz po nim w miarę możliwości jak najprędzej zorganizować czas do uskutecznienia tego przeglądu. Nie wiem, czy ja nie przejechałem. Także tak to wyglądało. Więc to zorganizowanie czasu, tutaj tam, to siam, to wam, to. Szczerze, że nie jestem pewien, czy dobrze jadę, ale w razie czego się wrócimy. Przygoda musi być. Ale chyba nie jadę dobrze. Zajechaliśmy komuś na podwórko. Nie w tą stronę pojechałem. Także, umiłowani moi, wracamy ponownie, właśnie teraz po mojej prawicy ukazuje się miejsce, budowla, o której wspomniałem. Jest tak zapomniane, że sam zapomniałem, gdzie ono się znajduje. I uskuteczniając tutaj mój monolog, po prostu przejechałem drogę dojazdową do tego miejsca. Miejsca dość zacnego, uważam, że i wartego do tego, aby je w jakiś sposób zobaczyć, upamiętnić na naszych terenach. No właśnie, tutaj miałem jechać. Taka wielka drupna droga obok tych czworaków. A ja o nią przegapiłem. Także właśnie tutaj, właśnie dalej po mojej prawej stronie, tak na godzinę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, nie. Znajduje się miejsce, które chcę wam pokazać. A jest to mianowicie pałac rodziny Minhausen. Same początki tej budowli, tego miejsca, to jest gdzieś XII-XIII wiek. Kto go wybudował, kto tutaj się coś robiło, to nikt nie wie. Na początku jakiejś takiej informacji nie ma, natomiast potem przejęli to miejsce jezuici, a potem odkupiła to rodzina Minhausenów. Rodzina Minhausenów słynie ze swojego takiego tutaj, jakby to powiedzieć, przodka, barona von Minhausena, który to on, że wysławił się tym, że był wielkim awanturnikiem i osobą z bujną fantazją oraz wielkim temperamentem. On to jak się chwalił, że nad wojskami tureckimi na kuli armatniej przeleciał i jakby to powiedzieć zlustrował wszystkie wojska tureckie. Baron Minhausen to jest na tyle taka postać, powiedzmy, znana, że nawet filmy o nim były, przygody barona von Minhausena. Także no, warto zobaczyć tenże budynek. W czasach nowożytnych, można powiedzieć, tu w tym miejscu było, zejdzie bez motocykla,
w czasach nowożytnych na początku stulecia, czyli tak można powiedzieć 1939-1940, w tymże miejscu była główna kwatera Luftwaffe. Częstym tu gościem podobno bywał Göring. Obok było lotnisko, stacjonowały te samoloty Focke-Wulf F-190, więc tak to wyglądało. Korzystając z okazji, że tu jestem, zrobię sobie parę zdjęć i obejdziemy taki może nie do końca, nie cały budynek, ale tak może go tak z boku zrujemy. Elunia, weź kluczyki ze stacyjki. A dalej, tu w tymże budynku mieścił się ośrodek wczasowo-kolonijny, który nawet tam ściśle współpracował z ośrodkiem, gdzie ja się obracałem przez całe życie. Więc tutaj, że w takim można powiedzieć bajkowym klimacie dzieci spędzały wolny czas. Przechodzi z rąk do rąk budynek i teraz wygląda tak, jak wygląda. Ta-da! Piękny jest jak chorela. Szkoda, bo budynek z wielką tradycją i można naprawdę tutaj coś zrobić. Że tutaj był dom rodziny von Minhausen, to nie znaczy, że tutaj baron przybywał, bo baron być może był tutaj raz, może nie, w ogóle go tu nie było. Generalnie on się więcej obracał między Niemcami, Prusami, a Łotwą i Litwą, bo tam też jego były lenna, on się tam hajtnął z jakąś tam laską. Także tak naprawdę nie wiadomo, coś to było, co to tak było. To jest jeden z pałacy Minhausenów na tym terenie. Za moment pokażę wam drugi pałac, ponieważ rodzina von Minhausen była dość bogatą rodziną i tych dóbr miała tutaj trochę w okolicy, więc zaraz podjedziemy do drugiego pałacu, który ma się trochę lepiej niż ten, o wiele lepiej można powiedzieć. Są tam gospodarze, którzy się takąże budową zajmują. Więc jeżeli ktoś ma ochotę tutaj odwiedzić to miejsce, to zapraszam. Zobaczcie sobie i przyjedźcie tutaj do Szalejowa Dolnego zobaczyć zapomniany pałac rodziny von Minhausen. Może coś tu się będzie działo, bo widzę, że rynny powymieniane i to takie nówki. Coś tu może się odbędzie. Na razie to tyle. Dziękuję za obejrzenie tejże nagrywki. Zapraszam za chwilkę przy drugim pałacu. Także ruszamy spod pałacu. Zapraszam moją towarzyszkę. Doli. O, znowu pełny bak. Idziemy pod drugi pałac. Wjeżdżamy teraz drugą drogą, ponieważ do pałacu prowadzi taka dwie drogi. Tu są zakazy, że niby nie wolno tu wjeżdżać. Teraz pojedziemy na główną drogę. Wykorzystamy dobrodziejstwo. Dobrodziejstwo takim, jakie jest nowa obwodnica. Która umożliwi nam szybszy dojazd do drugiego pałacu, bo można teraz też tędy podjechać przez Skłodzko, Krosnowice i... O kuźwa, się przestraszyła, że się spłoszył, bo tak... A on tutaj miał... Widziałeś, jak on to zrobił? Na ręcznym zawrócił. No, śmiejmy się, ja też muszę biegać, bo jestem na etapie odchudzania.
dojeżdżamy do głównej drogi. E67, zwanej też ósemką, czy jakże tam zwanej inaczej. Także wjechaliśmy. Także opony dopompowałem, zresztą widzieliście, że nawet teraz przy wolnej jeździe motocykl się inaczej zachowuje. Jest łatwiejszy do opanowania, jeżeli te opony są napompowane. Więc jedzie się fajniej. Także na razie wyłączy się, bo nic ciekawego nie będzie. Zresztą już tą traskę tutaj wielokrotnie filmowałem, a też nie chcę, jak to się nazywa, kręcić jakiegoś długiego vlogu. Więc na razie wyłączamy się tutaj z widokiem na ulicę Lisią oraz na bazę matkę mojego Miecia. Tutaj właśnie jest Yamaha. Zapraszam, miła obsługa. Teraz odbywać się będą jazdy testowe i warto się tutaj wybrać, bo trochę tych motocykli testowych będzie, czy już jest do ogarnięcia. Może ja też skorzystam, jakiegoś vloga nakręcę. Parę mi tam sprzętu chodzi po głowie, więc zobaczymy, jak to będzie. Na razie się wyłączam. Także w dość ekspresowym tempie, można powiedzieć, że to nawet 5 minut nie trwało, dzięki tej obwodnicy, którą mamy teraz, dojeżdżamy do Żelazna. Przed nami po lewej stronie piekarnia. Która piecze ciastka i chlebuś i w ogóle i w szczególe. Dojeżdżamy do Żelazna, jak już wspomniałem, w którym się mieści druga sztobudowla należąca do... która kiedyś należała, o tak to powiedzmy sobie, do rodziny Münchhausenów. Budowlę, którą darzę pewną sympatią, albowiem tu w Rzewniej studniówka moja była. I że tutaj widzimy, budynek nadal jest w użytku. Nie wiem tylko, czy będzie nam dane wjechać do środka, bo zazwyczaj ta brama jest zamknięta. Ktoś tam kręci się, ktoś tam chodzi. Fajnie by było, jakby się udało wjechać. Ale wjechać się nie uda, ponieważ jest zameczek, raczej łańcuszek. Także pozostaje nam go popodziwiać za krat. O, ktoś buka spuścił. Zamek jest w miarę w dobrym stanie, odbywają się tu imprezy. Niedawno na takowej moja małżonka miała przyjemność być, więc nie byłem w środku, ale zapewniała mi, że tam jeszcze na głowy stropy nie lecą, więc zamek wygląda dość poczciwie. Także tutaj druga budowla, no niestety w tym momencie zamknięta, ale cóż. Myślałem, że chociaż taką rundkę zrobimy tutaj po tym, bo się fajnie jeździ. Także tamta fontanna, pamiętam, wymiotowałem do niej. To były czasy. Także to drugi zamek von Münchhausen. Ten, który jest czynny, jest mniej dostępny od tego, który jest nieczynny, co można powiedzieć jest taką ironią losu i kuriozum. Ale cóż, no niekiedy tak bywa, że ludzie się odgradzają.
Może tam odbywa się jakieś teraz tajne spotkanie filaretów, czy filomatów, czy jakiejś innej nacji. My teraz pojedziemy dalej. Pojedziemy dalej, zwiedzać, obmyślać, co by tu jeszcze wam pokazać. Mam zamiar odwiedzić kolegę dzisiaj jeszcze jednego, którego nie widziałem już rok. Znaczy widziałem go w tamtym roku, więc chciałbym go zobaczyć teraz, korzystając z okazji, że niedziela dzisiaj. Trochę mu na chatę, jak to się nazywa, wdepnę. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi. Także podziękował za obejrzenie tego motofloga. Do zobaczenia w następnych motoflogach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Pa!